Witajcie w nowej serii. Ja jestem Tybery, a dzisiaj rozmawiamy sobie o Fiacie Cinquecento, o wszystkich jego wersjach, odmianach i w ogóle. Także jako iż moją ulubioną marką jest Fiat, to jako moją ulubioną marką jest Fiat, to właśnie wam dzisiaj pokażę. A więc zacznijmy od początku, czyli w 1991 roku na licencji Fiata rozpoczyna się produkcja z tego samochodu i pierwsza wersja miała silnik o pojemności około 700 cm z Fiata 126 bis. No i czasami właśnie słychać malucha, to się okazuje, że to Cinquecento. I tylko różni się ten silnik tym, że kręcił się odwrotnie i był inaczej położony, co widzimy właśnie tutaj. Później ta produkcja trwała do 1993 roku. Kończyła się właśnie wtedy w FSM, bo trwała też później we Włoszech i w ogóle. I w 1993 roku został zmieniony silnik na 900 cm i nieliczne wersje z 900 jeszcze powstały w FSM. W czasie produkcji jeszcze 700. Bosmal wymyślał różne prototypy. Na przykład jeden z nich jest Fiat tutaj z dołożonym bagażnikiem. Po prostu dawany na zamówienie była tylna klapa i inne błotniki. W Bosmalu również powstaje wersja 4x4. Również w celu zrobienia wygodniejszego rodzinnego samochodu zrobili prototyp wersji 5-drzwiowej i przedłużonej, co widzimy na tych zdjęciach. Jak udało mi się dotrzeć do informacji, że podobno wersja 4-drzwiowa, jedna z tych wersji, jest właśnie w remoncie. Oczywiście też w Polsce jeszcze powstaje prototyp furgona. I teraz przenosimy się do Włoch, w Turynie, w fabryce Fiata, gdzie powstają prototypy samochodów, które miały być wersjami Fiata Cinquecento, co widzimy na tym ukazanym zdjęciu. No tutaj widzimy naprawdę różne pomysły. Tutaj z ciekawych rzeczy to znajduje się tutaj auto podobne do Matiza. Nie bez powodu jest to podobne, ponieważ to auto zostało, ten projekt został sprzedany do DEU i zrobili z niego właśnie Matiza. A tutaj jeszcze widzimy wersję z miejscem na rower i wersję targa. I tu teraz przechodzimy do wersji, które były produkowane seryjnie, czyli takie wersje jak SLA, Sporting, Young i Happy. Young i Happy to były nudne wersje, więc się będziemy poruszać tego tematu, tak samo jak Abarth, ponieważ no, chyba każdy wie, jak wyglądał Abarth w Cinquecento. I oczywiście, jak wszyscy wiemy, Cinquecento to miało być następstwo Fiata 126P, który zresztą był następcą Fiata 500, ale to kiedy indziej o tym. Przechodzimy teraz do tych właśnie wersji specjalnych. Mamy wersję SLA, czyli wersja z faldachem, która nawiązuje do starego Fiata 500 z lat 60. Wersja Sporting, która posiada tutaj taki pakiet stylistyczny oraz silnik o pojemności 1100 cm3. No i właśnie była też ta wersja Young i Abarth, ale była również wersja elektryczna, która w ogóle posiadała akumulatory elektryczne na wielkości tylnej klapy oraz tylnych siedzeń. Cinquecento właśnie też miał być następcą Fiata 500. Widzimy dwa tak jakby prototypy, czyli na początku to się chyba miało nazywać Fiat X1/70, tak jak mówi o to FSM, na licencji właśnie Fiata.
I zostały właśnie stworzone tu takie projekty pokazujące na to, jak miał wyglądać Fiat X1 na 70, czyli później się okazało, że Cinquecento również. Cinquecento, na przykład 700 od nowszych wersji, różni się tym, że ma wlew paliwa taki niezamykany tylko na zewnątrz, ma większy znaczek z przodu, półka jest cała czarna. I to chyba tyle, co dzisiaj chciałem powiedzieć. Także widzimy się następnego razu i link do posta na mojej nowej stronie macie w opisie.